Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie wyobrażam sobie Boga, o którym mówimy, że jest miłością, a nie chce uzdrowić człowieka. Nie wyobrażam sobie Boga, który mówi o miłości wzajemnej, a nie reaguje na prośbę potrzebującego. Nie wyobrażam sobie Boga, który odmawia dobra. Nie wyobrażam sobie Boga, który brzydzi się człowiekiem. Bo moja wyobraźnia jest ograniczona. A Bóg, który by tak postępował, nie byłby Bogiem, ale jakimś bezdusznym tworem. Kiedy czytałem dzisiejszą Ewangelię i słowa tego trędowatego, widziałem człowieka, który rzucił się na głęboką wodę. Widziałem jego pełne zaufanie. Teraz albo wcale. Bo trędowaci nie dość, że byli pokrzywdzeni przez chorobę, to jeszcze byli izolowani od ludzi. Chyba namiastkę takich zachowań doświadczyliśmy w czasie pandemii, kiedy wielu ludzi zostało odciętych i spisanych na samotność. To jest największa kara. Z chorobą można sobie poradzić, ale z odrzuceniem nie. Wcale się nie dziwię, że człowiek nie posłuchał Jezusa, by poszedł złożyć ofiarę i nikomu nic nie mówił. Jego sytuacja mówi wyraźnie. Byłem umarły, skreślony, zapomniany, a znów żyję. I chcę to wykorzystać. Święty Anselm stwierdził, dusza powinna zapomnieć o sobie i w pełni przebywać w Jezusie Chrystusie, który umarł, abyśmy umarli dla grzechu i zmartwychwstał, abyśmy zmartwychwstali dla dzieł sprawiedliwości. Tylko ten nieszczęsny grzech przyczepił się do człowieka i trudno z nim zerwać. Nasze życie podobne jest do życia trędowatego. Czasami żyjemy w grzechu, oddzieleni od Boga i wspólnoty. Ale ta Ewangelia zachęca nas, oferując nam wzór. Wyznawać naszą pełną wiarę w Jezusa, w pełni otworzyć Mu nasze serce i po uzdrowieniu przez Ducha iść i głosić na wszystkie strony, że odnaleźliśmy Pana. To wyznanie wiary jest bardzo proste. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. To było zawierzenie Jezusowi. Do końca. Jezus dotknął trędowatego, w ten sposób nie tylko go uzdrowił, ale także przezwyciężył jego strach, wstręt i izolację. Przywrócił mu poczucie własnej wartości i ludzkiej godności. Właśnie tego oczekuje od nas Jezus, że wszystkie nasze pragnienia, nadzieje, plany na przyszłość i związane z nimi ryzyko złożymy w Nim. Bardzo podoba mi się postawa trędowatego, który nie podchodzi do Jezusa jak cwaniak i mówi, pokaż, coś ciebie zamocasz, ale podchodzi pełen pokory. To, jeśli chcesz, możesz, jest poddaniem się w działanie Boga. Pozostawia wolność. To coś, co mówimy codziennie, bądź wola Twoja. Narzucanie swojej woli, zwłaszcza siłą, nigdy nic nie zmieni, a wręcz odwrotnie, może pogorszyć sprawę. To dotyczy spraw ważnych i mniej istotnych. Na jedno jednak musimy uważać, by za bardzo nie popłynąć w tej radości. Słuchanie Jezusa nie może być wybiórcze. To, co On zaleca, nie jest czym gadaniem. Jego słowa mają sprawić, że nam się żyje lepiej, a inni na tym nie tracą. Jezus, biorąc na siebie nasz los, ciężar naszych win, płaci za nie wysoką cenę. Płaci swoim życiem. Ostatecznie najbardziej odcięty od wspólnoty zostanie na krzyżu. To cena Jego miłości. Jezus zaraził się naszym trądem. Został wyrzucony za miasto, uznany za nieczystego, pohańbiony. Jak widać, nawet na głoszenie Jezusa i dobrej nowiny nie zawsze jest dobry czas. Jeśli więc pomimo Twoich najlepszych starań coś Ci nie wychodzi, a wiesz, że warto to zrobić, nie przejmuj się za bardzo. Może po prostu jeszcze nie jest na to czas. Próbuj dalej i rozmawiaj z Bogiem o tym, kiedy ten czas będzie. Ale pozwól, żeby to On powiedział decydujące chce.